Witajcie drodzy widzowie, Arko 265, zapraszam Was na spotkanie, które dosłownie za godzinkę i parę minut o 15 mecz Radomiaka z Lechem Poznań. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Pyk. Jakże. Musiałem sobie nowego pada kupić. Niestety stary pad nie chciał współpracować z takim jednym urządzonkiem. A ustawienia gry zaraz. Stawimy 4 minuty. Wicjusz. Dobra, jesień, zachmurzenie 15 się zgadza wszystko. Ale jest lżejsze ustawienia kontrolera. No, i teraz to jest dom, więc zaczynamy spotkanie bez zbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszej Ekstraklasie. Ekstraklasie. Ale szturmuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. O! Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. A przy okazji mam wam pokażę to Precyzyjny jest padzik. 4-4-2 zapewne. To jest Padruba. Wiadomo, do Xboxa się nie umywa, ale jest lekki, naprawdę. Polecam wam bardzo. Mad Dog. I to jest. Przyciski te same są na Xboxie, więc. Leciutki. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Będzie batalia o środek pola, spore zagęszczenie pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się 1-4-3-3. Moment, poczekajcie. Także. Poczekajcie, bo ciągle pada. O, nowego. Te gąbeczki takie. Nowego. Zaraz. Są ruch teraz. O właśnie. No i pięknie. No to zaczęło się. O wiele lepiej się steruje, naprawdę. Dobra. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut rożny. Ależ to było daleko od bramki. Fatalne pudło. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Zamykają go teraz rywale.
Szlak. Dobra, inaczej. O, może. Śliap, dobrze. Mam cię. No. No nie! Co to miało być? Inaczej, muszę znowu chyba włączyć automatycznie. Przełączenie ustawień, sterowanie, poczekaj. A właśnie, kontrola tempa. Dobra. No i po ataku zagrożenie minęło. Doskonała technika użytkowa. Teraz mimo presji przeciwnika. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawe. Fuck. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Nie daje się teraz zatrzymać. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Nie mogę, no przepraszam. Zaraz. Zapomniałem, że miałem iść na chorze. O, masz Boziczko. Szansa, aby wyjść na prowadzenie. Trzeba się chyba było wyciągnąć. Piękna obrona. Teraz zrobił na 11 metrze. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Dobrze przyjął piłkę, podkrywał na karku. Fuck, nie mogę. No. Świetna interwencja. Ta. Świetna, z faulem.
Panie sędzio, pan tam stoi, tylko czy... No nie mogę, co tu się dzieje? No i co teraz zrobił? Nie oddaje piłki. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo! Uratował zespół. Spójrzmy, sam na sam bramkarzem. Akcja wciąż trwa. I pierwszą bramkę w tym meczu. Zeszło się wreszcie emocje. Oby tak było w rzeczywistości. Dowiemy się za niecałą godzinę. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A sam strzał to już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafi. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Bez problemu wydźwignął przeciwnika w pole. Przytrafi do siatki. Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. W górę serca, ale... Jest i powtórka gola. Strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Dwa do zera, gramy dalej. Ale może teraz będzie szansa. A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. Dobra, starczy tego hat-tricka, więc tak. Schodzisz, wejdzie sobie. Kogo by tu jeszcze skóra? Siadamy na prawą właśnie. I z Balula też zejdzie. Ramiresy tylko, dobra, nie. Albo kwestie, Karszczą. Damy sobie Chmurowski. Skontuzjowany. Dobra, Ramireza. Jest powtórka, kolejny raz umieszcza w piłkę w siatce, robi to z ogromną łatwością. Pełni zaszczycony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką, aż miło patrzy. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Wejście bez faulu, piłka odzyskana. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Okazja na pola, bramkarz jednak interweniuje wzorowo. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Podał jest ławka. Na 11 metr z rogu, zmarnowany rzut rożny, piłka prosto do bramkarza. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj, po tych statystykach, powiedziałbym raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który Inter... No, to chyba musi być czerwona kartka, proszę państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? No tak, to teraz mamy jeszcze do tego czerwień. Teraz to już naprawdę nie ma czego zbierać, Jacku. To chyba najlepsze podsumowanie dzisiejszego występu tej drużyny, zupełnie jakby nie dotarła dziś na stadion. Cóż, jedna wielka katastrofa.
Wygrywamy 3-0, to teraz to wypadałoby tak inaczej. No tego tak to nie. Świetna i pewna interwencja bramkarza po tym rzucie wolnym. Kłopoty teraz z przyjęciem, tracą piłkę. No i strata, nie mają piłki. Piłkę ma Jean-Marie. Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Może pociągnąć. I gol! Rany polskie, co tu się dzieje? I te sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej. Zasłużone gratulacje. A więc mamy 3-1. Obieg przed wielką szansą. Przepraszam na moment. Szybciej, szybciej. Świetne przyjęcie, mimo presji. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Szlak. Znowu. A może to nie koniec emocji. To, że mi kurwa rozpuściło. Dobrze by było. A zatem jest teraz 3-2. Jest alinią obrony. Uwaga. Świetne wykończenie. To Artur sobie. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. I po tej bramce jest 4-2. No i przejmuje teraz piłkę. No panie sędzio. Taki wynik to ja w ciemno biorę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Podwójna zmiana, czy to sprawi, że obraz gry się zmieni? Traci tę piłkę bez faulu. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Podcenimy obrońcę, naprawdę. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Szlak! O nie, no to już co z niej naprawdę krwi wymaga. To krwi obrońców.
Szatka, wchodzisz za Salomona. Już? Aha, no tak, sorry. Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny raj? Ależ teraz świetnie go broni. Gdyby piłka wpadła... Jednym punktem, ale wygramy. Trudno. Ciągle przegrywają, ale ratuje tutaj nadzieję na wyrównanie w końcówce. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś, wybaczcie za te błędy, ale muszę się nowego pada nauczyć pod sterowanie. Ale nieważne, wygrywamy 4-3. Do usłyszenia, trzymajcie się, łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze pod filmem. Do usłyszenia, niebawem słyszymy się jutro. Cześć, pa.